bardzo dziękuję za zaproszenie do Świdnicy. Jest super. Nie ukrywam, że jestem zachwycony. Cudowni ludzie, cudowny festiwal, cudowne miasto. Pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Studia Festiwalu Reżyserii Filmowej. Naszym gościem jest Tadeusz Król, reżyser, scenarzysta, autor jednego z filmów, które staną w tym roku do konkursu, Ostatnie Piętro. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy reżyser w dzisiejszych czasach filmowej komercji może się przebić do szerszej publiczności z takimi filmami dosyć trudnymi, jakie Pan tworzy? Wie Pani, ja myślę, że to jest tak, że jest ogromna różnica między tak naprawdę filmem kinowym, a filmem telewizyjnym, tak? I ludzie, którzy, reżyserzy, którzy rzeczywiście tworzą filmy kinowe, trochę nie zwracają tak do końca uwagi na to, czy film trafia, czy nie trafia. No później jest to rola dystrybutora, tak? I myślę, że na szczęście, tak? Myślę, że na szczęście jest tak, że to kino jednak zachowuje taką integralność i taką swobodę i mam nadzieję, że długo jeszcze będzie kinem autorskim w Polsce, tak? Że nie będziemy ulegali wpływom tego, żeby to było bardziej pod widza lub mniej pod widza. Wiadomo, że film się robi dla widza, to jest oczywiste, ale takie zachowanie takiej właśnie integralności i samodzielności intelektualnej jest chyba bardzo ważne i to myślę należy bardzo mocno podkreślić, że to jest jedna z cech takiego kina europejskiego i żeby właśnie kino miało swobodę jakby wypowiedzenia się, tak? Żeby nie było w takich sztabach, szrankach trzymane, że to musi podlegać. Film telewizyjny podlega takim. Film kinowy na szczęście jeszcze nie. Z filmem Ostatnie Piętro jest trochę tak, że on w Polsce został trochę niedoceniony. Myśmy tutaj z Januszem Chabiorem przejechali pół świata z tym filmem, gdzie wzbudzaliśmy ogromne gdzieś tam kontrowersje, bo film rzeczywiście opowiada o fanatyzmie i o takim radykalnym... O takim już skrajnym. O takim skrajnym jakby podjęciu tematu idei, czy w imię idei można wszystko, tak? No nie, nie można wszystkiego. To różnie. Ja pamiętam takie pokazy, czy w Moskwie, czy w Indiach, gdzie widzowie trzaskali drzwiami, wychodzili, gdzie mówili dziękujemy za ten film, bo to jest film, o którym ja myślałem, a który nie potrafiłem tego nazwać. I to wie Pani, no dla twórców to jest naprawdę coś to niezwykle ważnego. Panie Tadeuszu, na chwilę wrócimy do czasów szkolnych i chciałam Panu taką zabawę zaproponować, ponieważ ideą festiwalu reżyserii filmowej jest to, że reżyserzy oceniają reżyserów, tak? Jury składa się wyłącznie z reżyserów. Tak. Proszę sobie teraz wyobrazić, że ten film jest taką Pańską pracą magisterską, którą Pan musi obronić przed swoimi kolegami reżyserami. Jakby Pan to zrobił w dwóch, trzech zdaniach? Myślę, że ten film jest historią człowieka, który uwierzył w ideę i ta wiara doprowadziła go na skraj szaleństwa. Tak? I ani słowa więcej. Ponieważ absolutnie te dwa zdania. Wie Pani, jest takie słynne powiedzenie pana Romana Polańskiego, który powiedział, że tak naprawdę film dobry musi zapisać się na pudełku od zapałek. I to jest prawda. To znaczy, jak zaczniemy opowiadać o filmie, że jest o tym i o tym i o tym, znaczy, że jest o niczym. I myślę, że absolutnie tak jest, że ten film jest taką historią człowieka, który uwierzył w ideę i tę ideę i wiara w tę ideę zaprowadziła go po prostu czy na skraj, czy no, w filmie jest jakby do szaleństwa. Tak? Panie Tadeuszu, nam, świdniczanom w Festiwalu Reżyserii Filmowej podoba się najbardziej to, że przyjeżdżają do nas znani reżyserzy, znani aktorzy, oczywiście dużo gwiazd. A co Was przyciąga i co Wam się podoba Panu w Świdnicy, którą Pan już zdążył trochę poznać? Panie, ja tu za krótko trochę jestem, bo to będą paręnaście godzin. A ja powiem Panu, w zeszłym roku Marcin Krzyształowicz wysiadł z samochodu w Świdnicy, powiedział, ja chcę tu nakręcić swój następny film. Ach, no cudownie.
To cudownie, bo zresztą Marcin zrobił też fantastyczny film. Zresztą chyba w ubiegłym roku został nagrodzony Obława. Myślę, że to jeden z... Ja muszę tu w trend zrobić. Jest to jeden z rzadszych filmów w polskiej kinematografii, który tak bardzo kładzie nacisk na opowiadanie obrazem, co jest niezwykle ważne. No nie dialog. I bardzo trudne. I bardzo trudne, ale tu warto się gdzieś pokusić o to. I Marcinowi się to fantastycznie udało. I absolutnie myślę, że ta nagroda, ja ją popieram, tak? Bo jest to, myślę, jeden z lepszych, żeby nie powiedzieć... Znaczy on wraca jakby do początku idei jakby filmu, tak? Film jest sztuką obrazu. Nie sztuką dialogu, bo do tego jest teatr, do tego jest dramat, do tego jest scenariusz. Ale on opowiedział swój film, czy wiadomo, że był scenariusz, tak? Wiadomo, że niezależnie od tego, jaką drogę przeszedł, on opowiedział ten film obrazem. Bardzo trudny film i to jest rzeczywiście absolutna wartość. I nie wiem, jakie, już nie pamiętam w tej chwili, jakie były filmy, które konkurowały z filmem Marcina. Natomiast, no, szapoba po prostu. Tak. To teraz wróćmy jeszcze do tej Świnicy, bo myślę, że jednak od wczoraj to kawałek pan zobaczył tego miasta. Przeurocze, przesympatyczne miasto, gdzie nie stanę, fantastyczne jedzenie. Ale ja w ogóle się śmieję, bo jednak Świdnica jest chyba w jakiś sposób, z tego co ja wiem, nacechowana jakimś takim wojskowym... No jesteśmy. Myślę, że pan też mógłby jeden ze swoich takich politycznych thrillerów tutaj nakręcić. Chociaż już koszar nie ma tych radzieckich, nie ma, ale... Tak. Ale właśnie tak się śmialiśmy się, że właśnie, bo Janusz jest z Legnicy, więc on niedaleko stąd jest, natomiast ta Świdnica też przecież ma swoje tutaj mieliśmy jednostki. Mieliśmy dokładnie to samo, co w Legnicy. To samo mieliście i myślę, że ten syndrom zawodowego żołnierza, który tu jest, który wierzy w ojczyznę, w naród, w patriotyzm i ma swój dom. Że on został u nas. I przenosi. To przerażające. I przenosi jakby te wszystkie rzeczy, tak? Jakby z pracy zawodowej, ze swojego patriotyzmu do domu. No myślę, że to wie pani, jak to jest, tak? W tych oknach wszędzie pewnie też są, że mieszkają ludzie, którzy tutaj byli żołnierzami zawodowymi. Ja mam przyjaciół żołnierzy zawodowych, fantastyczni ludzie, tak? Ale myślę, że to pewien tryb pracy, pewna energia, którą oni w sobie mają, że może, no, że to jest tak niewiele, to jest taka cieniutka granica między taką normalnością, a tym skokiem jakby w przepaść. Tak? No tak. Że to... Oby nie. Oby nie. Zresztą, jeżeli mogę, to jeszcze chciałem jedno zdanie powiedzieć, że rzeczywiście ten film nie powstał po to, żeby się podobać widzom, tak? Ja myślę, że jeżeli rzeczywiście z Januszem stworzyliśmy, nie tylko z Januszem, no z całą ekipą, tak? Bo to bardzo ważne są zdjęcia w tym filmie, scenografia i tak dalej, ale jeżeli rzeczywiście ktoś jest przestraszony, przerażony i ktoś jest... komuś zostaje jakieś zadane pytanie, no to tak. No tak, że, ten film że, zdecydowanie że, daje Że warto było, tak? Że... Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Moim gościem i Państwa był pan Tadeusz Król, autor Ostatniego Piętra, filmu, który walczy w konkursie o Nagrodę Złotego Dzika. Do widzenia.